Jestem bardzo dumny z każdej inwestycji sportowej, bo wiecie, że ja to dusza sportowca, nauczyciel wychowania fizycznego, sportowiec i oczywiście to miejsce jest też takim miejscem kultowym w ogóle w województwie opolskim. Hala w Zawadzkiem to zawsze była dla nas takim miejscem, kiedy przyjeżdżaliśmy z różnych mniejszych miejscowości jeszcze jako uczniowie, później jako nauczyciele, że tutaj po prostu dostawaliśmy wiatru w żagle. Jest to jeden z elementów dużego projektu partnerskiego. 11 obiektów poddanych termomodernizacji. Wielki dzień dla mnie osobiście, dla pracowników Urzędu Miejskiego, dla gminy Zawadzkie, ale myślę, że chyba największy dla naszych sportowców, ponieważ oni czekali od 2 lat czekali właśnie na ten obiekt. Tak jak marszałek zauważył, jest to zadanie, które jest realizowane w ramach działań subregionu Kędzierzysko-Strzeleckiego i myślę, że właśnie to jest ta wartość taka dodana, gdzie potrafiliśmy wspólnie w 14 podmiotów się dogadać i każdy we własnym zakresie realizować to zadanie, o których po prostu każdy z burmistrzów, radnych, myślę, mieszkańców marzył. Ja i zawodnicy, i ci mali, i ci duzi jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, bo no, kończy się ten czas, gdzie drużyna pierwszoligowa nie trenuje przez 2 miesiące, jeździmy tylko na mecze wyjazdowe. Kończy się ten czas, jesteśmy przeszczęśliwi. Dzisiaj jesteśmy w takim punkcie, gdzie oddajemy tę część taką związaną z termomodernizacją budynku, głęboką termomodernizacją, bo chodziło też o to, żeby ten obiekt był efektywny, żeby był ekonomiczny, ale przede wszystkim, żeby można było powiedzieć, że sportowcy tutaj właśnie znaleźli to miejsce pod względem takim właśnie no, takim jakościowym, czyli i odpowiedni standard, i temperatura i tak dalej. Także uważam, że to jest właśnie ta część, tak jak marszałek też słusznie zauważył, że przed nami jeszcze wiele działań, które będą dążyły do tego, żeby zwiększyć też właśnie ten standard. Jeszcze mamy przed nami troszkę pracy związanej z szatniami, z parkietem, ale myślę, że to jest czas jakby następny, ze względu na to, że jednak ten okres tych 2 lat, czyli niemożność korzystania z tego obiektu, dał się chyba wszystkim we znaki i dlatego z radością wielką i ja, mieszkańcy, ale w szczególności sportowcy cieszą się tym, że już od jutra będzie można normalnie śmiało korzystać z obiektu.